przekazywać dziecku język mniejszościowy? Każdy rodzic i każdy nauczyciel ma do dyspozycji trzy podstawowe narzędzia. Jest to rozmowa, zabawa i czytanie. Narzędzia te wydają się bardzo proste, ale sekret ich używania dla skutecznego dwujęzycznego wychowania to systematyczność. I jeżeli systematycznie przy codziennych czynnościach od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli będziecie dbać o dialog w waszej rodzinie i będziecie zabiegać o to, żeby mieć o czym z dzieckiem rozmawiać, również na tematy pozakuchenne, czyli o abstrakcjach, o naszych marzeniach, o tym, co nas interesuje, to wtedy będzie miało to doskonały skutek. To samo z zabawą. Codzienna zabawa, chociażby trwająca 5 minut, prawdziwa, zaangażowana, w której nie rozpraszamy się niczym innym, wtedy taka zabawa ma bardzo dobry skutek. I z czytaniem to samo. Czytanie, które jest naszym codziennym rytuałem, wspólne czytanie, ale także samodzielne czytanie przez dziecko, począwszy od tego, że dokładamy naszych starań do nauki czytania w naszym języku mniejszościowym poprzez to, jak dziecko już samodzielnie rozwija swój język podczas lektury. Macie trzy narzędzia, resztę w waszych rękach.